Hej, cześć, witajcie, z tej strony Flaneusz. Dzisiaj zagramy sobie 7 dni na pustynnym biomie z patykami. Jeśli film dobrze się przyjmie, na kanale pojawią się kolejne filmy tego formatu, więc daj łapkę i suba i zapraszam do oglądania. A jeszcze wbij na Discorda, link w komentarzu. Boom, respimy się. Naszym celem od razu jest zebranie sporej ilości patyków. Łącznie zebraliśmy ich 3 staki, zakupiliśmy sobie drewno i zrobiliśmy crafting, a w craftingu łopatki. Zabraliśmy się za wykopanie 32 piasków, by wymienić go na kobla i zrobić piecyk. No i mamy piecyk, chcemy od razu przepalić drewno, by zrobić sobie pochodnie. Posłuszą one nam do szybszego niszczenia piasku. Zrobiłem sobie dodatkowo kamienną łopatę i przepalałem dalej drewno, by zrobić troszeczkę więcej pochodni. Wykopałem troszeczkę piasku i zrobiłem sobie dodatkowe 2 łopaty i wróciłem do korzeni, czyli niszczyłem dalej krzaczki, by zdobyć patyki, z których zrobiłbym sobie drabinki, ponieważ całą noc chcemy spędzić przy bedroku, kopiąc piasek pochodniami, a drabinki posłuszą nam, by się po prostu wydostać na górę. Gdy już dokopałem się do bedroka, zebrałem się za niszczenie piasku. Ostatecznie wykopałem tyle piasku, że prawie całe kół było wypełnione sandstone'em, ale nadal była noc, więc sobie troszeczkę poczekałem, aż wejdzie słońce i wróciłem na górę. Z patyków, które mi zostały, zrobiłem sobie drewno, a następnie skrzynię, do której wpakowałem cały swój ekwipunek. Dalej przepalałem drewno, wymieniałem sandstone wieśniaka na dirta i zacząłem robić w sobie podłogę z ziemi dookoła. Zrobiłem potem kolejne piecyki, a w nich przepalałem żelazo, które zdobyłem u villagera za kobla. No i znowu niszczenie krzaczków. W jednym piecyku zacząłem przepalać piasek, by zrobić sobie szyby, bo to chyba najlepszy materiał na ściany, gdy dookoła jest tyle piasku. No i zacząłem budować ściany z tych szyb. Szybkie zbieranko patyków, no i dalsze budowanie ścian z szyb. No i cyk, ściany skończone. Oświetliłem sobie teren w środku mojej bazy, postawiłem tam drzwi, by móc sobie po prostu wychodzić. W środku mojej bazy nadal był piasek, więc zabrałem się za wypełnienie tego piasku dirtem, by było bardziej zielono. Zrobiłem sobie jeszcze diaksową łopatę, bo łopata tutaj jest chyba najważniejszym itemem na start. Zrobiłem żelazny mieczyk i wziąłem 2 skrzynki i następnie potuptałem do swojej kopalni piasku. Skrzynki posłużą mi do magazynowania sandstone'a, by nie marnować czasu na czekanie, bo zapełniło się eku. No i kopanie piasku całą noc. Bum, cała skrzynka w sandstone'ie. Wystarczy nam to pewnie do końca gry. Wypełniamy swoje eku i wracamy na górę. Mały zombie łasił się na naszego wieśniaka przy ścianie, więc go zabiłem i wydropiła z niego marchewka. To naprawdę dobry drop, bo będę mógł je rozsadać i robić z niej jedzonko. Zabrałem się znów za rozzielenienie swojej bazy, bo nie dokończyłem tego poprzednio. Z 2 kości, które miałem, zrobiłem mączkę kosną, bo to jedyny sposób na nasionka w tej grze. I nasionko wypadło już za pierwszym razem. Teraz zostało mi tylko zrobić farmę i rozsadzić te nasionka, no i marchewkę. Potrzebowałem lapisu, by zrobić sobie wiadro z wodą, ale brakowało mi trochę żelaza, więc musiałem zrobić kobla, a następnie z niego wynegocjować u wieśniaka żelazo. Gdy już miałem to żelazo, wymieniłem je na lapis i bum, mamy wiaderko z wodą. Wlewamy wodę, sadzimy nasionka i marchewkę. No i nasza mała farma gotowa. Pomyślałem sobie, że fajnie byłoby mieć już jakiś strzecik, więc zacząłem przepalać kolejne żelazo. I klasycznie, niszczenie krzaczków, by nie marnować czasu. Wróciłem sobie do domku i wymieniłem żelazo, które zdążyło się przepalić, na lapis. Wykopaliśmy ten lapis i wymieniliśmy go na diaksy. Mamy już 6. Jeszcze tylko 2 i mamy diaks klatę. Naszej skrzynce zaczęło brakować miejsca, więc zrobiłem dodatkowe 2 skrzynki. Wymieniłem kilka stagów sandstone'a na kobla, by mieć więcej żelaza, które posłuży nam do tradowania diaksów. Cyk, wrzucamy żelazo do piecyk, no i już po chwili mamy przepalone trochę tego żelaza i mamy pierwszą część syciku, czyli klatę. No i jeszcze w międzyczasie zrobiłem sobie tarczę. Wyglądam całkiem nieźle w diaksklacie. Jako że poczułem się ciut silniejszy, a potrzebowałem wełny, poszedłem wojować z mobami, ale wojowanie skończyło się na jednym pająku. Zrobiłem sobie kolejne wiaderko wody i poszedłem przygotować sobie miejsce na kolejny człon naszej bazy. Co prawda była noc, ale w tej klacie czułem się troszeczkę pewniej, będąc poza ścianami swojego domku. Wróciliśmy do domku i kupiliśmy kolejny lapis. Bum, razem było nas stać na 7 diaksów. Zrobiłem sobie hełmik i czekałem na kolejne żelazo, by zrobić z niego diaksy, a z diaksów oczywiście buciki. No i mamy te budki, na które czekaliśmy. Do zrobienia zostały nam jedynie spodnie. Wyszedłem z domku i trochę powalczyłem z mobami i kontynuowałem kopanie, by zrobić tą platformę, która posłuży nam do respienia zwierząt. Zacząłem wypełniać dziurę dirtem, którą wykopałem i po skończeniu tego raz jeszcze się pobiłem troszeczkę z mobami. Zostało mi 3,5 serduszka. Użyłem mączki kosnej, by rozsadzić więcej roślinek w naszym ogródku. Zrobiłem swój pierwszy chlebek z własnoręcznie posadzonej i zebranej pszenicy. Klasycznie już zacząłem wymieniać kobla na iron, by dokończyć swój secik. Zostało nam jedynie zdobyć spodnie. Gdy pojawiło się słońce na horyzoncie, to zabrałem się jeszcze za powiększenie platformy z dirtu, bo uznałem, że była ciut mała. Po skończonej robocie już po raz ostatni wymieniałem żelazo na diaksy i finalnie zdobyłem już te diamentowe spodnie. Full diaksecik. A to, że już jestem bogaty w Minecrafcie, nie oznacza, że dalej nie będę ciężko pracował. Wziąłem więc szyby i poszedłem postawić ściany przy nowo zrobionej platformie. Następnie postanowiłem przenieść piecyki i crafting table pod jedną ze ścian, by nie stały tak randomowo na środku. No i poszedłem zbierać troszeczkę patyków, bo odczuwałem już ich brak. W piecykach zacząłem przepalać stone'a, by zrobić kamienne cegły, ponieważ na rogach teraz miałem kobla, a kamienne cegły wyglądają lepiej. Zrobiłem sobie z nich pół płytki, poustawiałem trochę nad szybami, by na przykład pająki nie mogły mnie zaatakować z zaskoczenia. Znów szybkie zbierałem kopatyków, wróciłem do domku, zebrałem stone'a z piecyków i znów zrobiłem pół płytki, by dokończyć ich stawianie dookoła głównej części bazy. No i przy okazji zrobiłem dookoła naszego pomieszczenia dla zwierząt. Wymieniłem sobie jeszcze patyki na drewno i wytradowałem to na 2 sadzonki drzew. Jedną z tych sadzonek wymieniłem na sugar cane, czyli trzcinę cukrową, która nam naprawdę się przyda, bo musimy zrobić sobie enchanting. No i kolejne zbieranko patyków. I moim następnym celem jest zrobienie cobblestone generatora, tak by wypełnić zadania z księgi.
książeczki. Cobblestone generator nie jest żadnym wyzwaniem, więc chwilka i już jest zrobiony. Chwilkę pozabijałem moby poza domkiem i gdy wróciłem, pojawiły się zwierzaki. Dwa osiołki, jedna owca, jedna kura. Byłem naprawdę tym faktem ucieszony. Zrobiłem sobie nożyce i ogoliłem owce, a nadal brakowało mi jednej wełny, by zrobić łóżko. Raz jeszcze zbieram kopatyków, bo nie miałem co z sobą zrobić. Uznałem, że osiołki są naprawdę bezużyteczne i je zabiłem. Wziąłem dirta i sadzonkę i zasadziłem drzewo, tak jak powinien to zrobić prawdziwy facet. Szybkie zmienianie patyków na drewno, ogoliłem raz jeszcze owce, bo już zarosła i zrobiłem sobie łóżeczko. Teraz będę mógł sobie pomijać na spokojnie noce. Zbieranie patyków .mp4 i gdy wróciłem do swojego domku, zauważyłem konika, który mi się zrespił w głównej części bazy. Nie przeżył. Kolejna zmiana patyków na drewno, bo by zrobić szlawę potrzebowałem wiele pni. Zrobiłem sobie dach z hilo, by mieć czym wykopywać obsydian, podpierdzieliłem wodę z generatora kobla i zrobiłem sobie nieskończone źródełko. No i proszę państwa, mamy to. Nasz pierwszy obsydian, potrzebujemy jeszcze 9. No i kolejny obsydian, teraz zostało nam jeszcze 8. Wybrałem sobie miejsce pod portal i zacząłem od razu stawiać kolejne części. Kupiłem sobie więcej sadzonek i potuptałem je rozsadzić. 5 sadzonek łącznie nam wystarczy, dalej one same będą nam produkować nowe sadzonki. No i poszedłem pierwszy raz spać w swoim nowym łóżku, któreś tam już z rzędu niszczenie krzaczorków .avi. Urosło moje pierwsze drzewo, więc od razu zebrałem się za ścięcie go. Kolejna zmiana patyków na drewno, a drewna na lawę. Pierwsze drzewko dało nam łącznie 6 sadzonek, sadzimy je w takim razie. Jest to już nasz trzeci obsydian, a to czwarty. Robimy sobie siekierkę z kobla, by nie ścinać drzew łapką i bierzemy się za ścinanie. Piąty obsydian. Już połowę portalu mamy zrobioną. Śnięte drzewo daje nam coraz więcej tych sadzonek, więc znowu je rozsadzam. Pomyślałem nad zrobieniem kolejnego pomieszczenia w naszej bazie, więc wrzuciłem piasek do piecyków, wziąłem szyby, które mi zostały i zabrałem się za budowanie kolejnych ścian. Była już noc, więc poszedłem spać. Do kolejnego dnia czekała mnie ciężka praca przy robieniu tego pokoju. Gdy wróciłem z ścinania drzew, zobaczyłem w swoim domku dwie świnki i kurczaka. Świnki zabrałem do pokoju zwierząt, a kurę uśmierciłem. Pora się zabierać za skończenie ścian w nowym segmencie. Zrobiłem szyby z przepalonego szkła i zabrałem się do pracy. Segment ukończony, pora zasadzić tutaj trzcinę cukrową, zrobić ścieżkę i kładziemy się spać. Tak oto minęło moje 7 dni na świecie z patykami. Na ten moment jest to jedyny odcinek takiego formatu. Jeśli będzie wam się podobać, będziemy go kontynuować. Więc zostaw łapkę oraz suba. Pomysł na ten film to połączenie serii Nolifa i Huntera w jedną. Dziękuję za oglądanie. Hej.